Witam w dziesiątym webinarium realizowanym w toku projektu Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat, realizowanym z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Gościem dzisiejszego spotkania jest Jakub Kurczewski, wolontariusz. No. Kuba, jak to się stało, że wolontariat zagościł w Twoim życiu? W sumie bardziej, czy akurat ten konkretny projekt, szczególnie? W ogóle. No, uznałem, że przyda się coś takiego, żeby mnie trochę rozruszać. Poszedłem raz na wolontariat, było ok, więc... Zainspirowałeś się, tak? Tym, może tak to nazwać. Tą działalnością. A z jaką organizacją teraz współpracujesz i co należy do Twoich obowiązków? Z Centelko. Teraz udzielam korepetycji dzieciom. Bo działasz w świetlicy? Środowiskowej. Zapomniałem, kto to jest ulica. Na Pomorskiej. Świetlica Podwórkowa na ulicy Pomorskiej, Centrum Wsparcia Terapeutycznego. I tam co jaki czas udzielasz tych teraz korepetycji? Na tydzień. I z jakiego przedmiotu to jest? Przeważnie z historii. No, jak nie ma historii, to trochę matematyki, trochę polskiego. I jak dzieci reagują na kontakt z tobą? Nie wiem. Chętnie uczestniczą w tych korepetycjach? Znaczy, no ogólnie no, nie jest jakoś przestanie zachwycone tym, że muszą się uczyć, no ale no, nie traktują tego jakoś strasznie źle, więc biorą udział w korepetycjach tak samo no, jak ze wszystkimi innymi opiekunami. A co cię motywuje do tego, żeby właśnie chodzić na ten wolontariat? Czy są jakieś korzyści w ogóle z tego, z tej aktywności? Dla mnie korzyścią jest to, że wychodzę z domu i coś robię. Mam trochę kontakt, choć minimalny kontakt z ludźmi. I można też wykorzystać swoje jakieś takie umiejętności, tak, które wcześniej gdzieś się miało przekazać, na przykład innym tym wypadku no, dzieci. W zasadzie tak, przynajmniej teoretycznie. A czy są jakieś trudności na przykład w tym, co robisz, czy raczej nie spotykasz się z trudnościami, są same sukcesy? No, czasami nie wiem, jak się zachować, znaczy jak to ująć, jak zareagować, jeśli dzieci robią coś nietypowego, typu, no nie wiem, zaczynają się bić albo coś w tym stylu. Znaczy, dobrze, teraz już wiem, jak mogę zareagować, kiedy mam zareagować i tak dalej, ale z początku tak się mi to szło. A skąd wiesz, jak zareagować teraz? Bo inne opiekunki mi powiedziały, że kiedy mogę zareagować, kiedy nie muszę. No bo na miejscu tak jest też wyznaczony koordynator wolontariatu, czyli taka osoba, która zajmuje się wolontariuszami albo opiekunowie. I właśnie też często wspierają wolontariuszy. Czy to wsparcie jest potrzebne, przydatne? Jakiego rodzaju wsparcia? Powiedziałem, że jest potrzebne, bo na przykład... Choćby z tego względu, że opiekunowie i opiekunki lepiej znają już te dzieci, widzą jak do nich podchodzić, wiedzą jakie mają zachowania i jak należy reagować na takie zachowania. Typu, nie wiem, dziecko wpada w szał, to wiedzą jak to dziecko uspokoić. Dziecko zaczyna kręcić, w cudzysłowie, to wiedzą jak przerwać to kręcenie. Dokładnie. A wolontariusze nie są też nauczycielami ani wychowawcami i często nie mają takiego doświadczenia, więc tutaj warto, żeby koordynatorzy wspierali właśnie swoich wolontariuszy w codziennych pracach i służyli swoim doświadczeniem, tak, żebyście też no, się rozwijali, mogli się nauczyć czegoś nowego. No właśnie, czy jeszcze ta organizacja, do której należysz, wspiera cię w jakiś sposób? Oprócz tego, że jest ten koordynator, jest coś szczególnego? Ja różne szkolenia. Przyznaję, że w zasadzie na nie nie chodzę. Po prostu nie uważam, że był mi potrzebny, no ale doceniam fakt, że są. Ale też, bo tutaj nasi widzowie tego mogą nie wiedzieć, jakby no, Kuba już od wielu lat działa w wolontariacie i wcześniej w takich szkoleniach brał też udział, więc no, jakby takie przygotowanie już do wolontariatu gdzieś tam jest i teraz można z niego... W sumie tak. korzystać.
A czy masz jakieś ulubione wspomnienie na przykład z takiego, takiego wolontariatu? Z tego właśnie na świetlicy? Jakieś, albo takie szczególne, które utkwiło ci w pamięci? Nic mi nie przychodzi do głowy. No, wszystkie korepetycje wyglądają mniej więcej tak samo. Chyba że pojawia się jakiś problem. Mhm. Znaczy z zachowaniem dzieci. A może dzieci coś właśnie coś wywinęły, coś śmiesznego, coś nietypowego, co ci przykuło uwagę? No cóż, nie do końca to pozytywne, ale jedna dziewczynka miała tendencję do, ogólnie była wybuchowa, miała tendencję do tego, żeby czasami wpadać w szał. Inna z kolei, szczerze mówiąc, jestem dosyć łatwowierny i łatwo, że tak powiem, wmawiał mi różne bzdury. No i to jest właśnie cenne i tutaj też właśnie i dla wolontariuszy, i dla koordynatorów taka informacja, żeby właśnie w takich sytuacjach też służyli pomocą. Być może też jakieś superwizje dla wolontariuszy albo spotkania szkoleniowe tutaj też by wspierały i takie sytuacje koordynowały, eliminowały, nie? A jak byś zachęcił innych do podjęcia wolontariatu, którzy jeszcze nie zaczęli, a być może chcieliby, nie wiedzą jak, trochę się boją? Powiedziałbym tak, raz, że dla osób chorych psychicznie to problem, czy problemem. A tutaj powinno być to, że właśnie tak jak powiedziałem, że wychodzić się do ludzi, choćby to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zawsze jest to jakieś doświadczenie życiowe. Trzecia, może to wpisać do CV. To też się przydaje. No właśnie. No, no chyba poprawić też samopoczucie, bo człowiek czuje się odrobinę bardziej potrzebny. No właśnie, myślę, że to jest taka esencja w ogóle tego całego projektu, przedsięwzięcia. To, co powiedziałeś, to jest naprawdę bardzo cenne, fascynujące i inspirujące dla innych, że przede wszystkim jest to kontakt z innymi w takiej też bezpiecznej chyba formule, bo tak. Jednak jest gdzieś tam to wsparcie. Też mamy tutaj stenterka zapewnionych koordynatorów, którzy też w razie czego gdzieś tam z tyłu są i wesprą, jeżeli jest taka potrzeba, ale myślę, że ten aspekt wyjścia z ludźmi, porozmawiania i też podzielenia się jakimś tam własnym doświadczeniem, bo każdy to ma, czy potencjałem, jest takie budujące w tym wszystkim. A czy masz jakieś plany, jeżeli chodzi o wolontariat, chciałbyś się dalej rozwijać, czy to ci wystarczy? A może po tym wolontariacie chciałbyś jakby spróbować czegoś nowego albo na jakiś inny etap życia? Nie, najbardziej pasuje mi właśnie uczenie dzieci z wolontariatu. Plany życiowe, no szczerze mówiąc za bardzo dużo nie mam. Mhm. Więc na razie będę kontynuował ten wolontariat. No, gdyby się pojawiły jakieś inne korepetycje dla dzieci w innym dniu tygodniu, to może też bym poszedł, ale tylko może, bo no niestety, głupio to zabrzmi, ale mimo wszystko nie zawsze mam czas, zwłaszcza obecnie. No bo wolontariat to też jest jakby sferą czasu, tak? No jakby musimy też przemyśleć, ile mamy na to czasu i to nie jest tak, że jakby no cały czas wolny można ten wolontariat spożytkować, więc tutaj też ta kwestia czasu jest bardzo istotna w planowaniu właśnie tych działań. No tutaj muszę tutaj zdradzić, że Kuba, ty masz bardzo tutaj pozytywne informacje od i koordynatorów i pracowników. Myślę, że dla dzieci to też jest bardzo, bardzo fajna sprawa, że mogą z takim wolontariuszem spędzić miło czas i czegoś nowego się nauczyć. Ja naprawdę jestem z ciebie dumny i zawsze jak tutaj słucham takich zwrotnych informacji od naszych pracowników, to zawsze się robi miło na sercu, kiedy właśnie wolontariusze robią coś, co jest po prostu potrzebne. Bo to właśnie no, też fajnie być jakby potrzebnym i to, co jakby dajemy też w jakiś sposób jest przydatne, a nie tylko idziemy tam po to, żeby być, prawda? No, na tym polega wolontariat. To czego mogę ci życzyć jeszcze? Chyba niczego. Przynajmniej co do wolontariatu. A ja ci życzę, żebyś dalej się mógł rozwijać i być może ten wolontariat, jakby to doświadczenie też jakby naznaczy ci jakieś kolejne kierunki, jakieś pomysły na to, żeby, no żeby ten czas fajnie też móc spożytkować i kto wie, może spotkamy się
kolejnym projekcie w innym jakimś wydaniu. Nie wykluczam. Także słuchajcie, naszym gościem dzisiaj był Kuba Kurczewski, wolontariusz w świetlicy środowiskowej, podwórkowej w Centrum Wsparcia Terapeutycznego na Pomorskiej. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. A Was tutaj prosimy, żebyście udostępniali nasze webinarium, dawali łapki w górę, subskrybowali nasz kanał i wspierali nas na Patronite, bo to bardzo ważne, żebyśmy właśnie takie spotkanie mogli realizować dalej i inspirowali Was w kolejnych przedsięwzięciach. A tymczasem dziękujemy Wam serdecznie za to spotkanie i do zobaczenia za miesiąc. Cześć!